Utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi i powiązana z nim cukrzyca, krok po kroku skutecznie niszczą nasze zdrowie, prowadząc do pojawienia się wielu powikłań cukrzycowych. Jeśli mają Państwo podwyższone stężenie glukozy we krwi, to ważne jest, aby jak najszybciej obniżyć cukier, bo pozwoli to ustrzec się przed wieloma problemami zdrowotnymi. I tutaj dysponujemy wieloma produktami spożywczymi, które mogą nam w tym pomóc. Najnowsze opracowanie naukowe z 2023 roku, które swoim zasięgiem objęło 25 badań klinicznych, pokazało, że włączenie do diety octu jabłkowego pomogło obniżyć poziom glukozy we krwi nawet aż o 21 mg na decylitr, co oznacza bardzo wysoką skuteczność działania. Mało tego, produkt ten spowodował również obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej, co dowodzi, że działa on długoterminowo. Tu dopowiem, że to właśnie hemoglobina glikowana jest parametrem stosowanym do oceny wyrównania cukrzycy. Zgodnie z literaturą fachową, najlepiej jest stosować od jednej do dwóch łyżek octu jabłkowego dziennie. Przy czym za każdym razem ocet jabłkowy należy uprzednio rozpuścić w wodzie w proporcji 1 łyżka octu na jedną szklankę wody. Od siebie jeszcze dodam, że ocet jabłkowy warto połączyć z cynamonem, nie tylko dla walorów smakowych, ale przede wszystkim dla wzmocnienia efektu, dlatego chciałbym teraz przejść właśnie do tego produktu. Na podstawie swoich obserwacji, które zostały opublikowane w 2023 roku, zespół międzynarodowych badaczy uznał, że cynamon może być stosowany jako środek przeciwcukrzycowy i dodatkowe wsparcie w walce z podwyższonym cukrem Eksperci zauważyli, że spożywanie tej przyprawy pozwala obniżyć stężenie glukozy we krwi o 11 mg na decylitr. Ponadto cynamon poprawia jeszcze inne parametry gospodarki węglowodanowej, które są kluczowe dla osób z wysokim cukrem i cukrzycą. Mam tu na myśli redukcję stężenia insuliny, złagodzenie insulnooporności, jak również obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej. Optymalnie by było, aby do różnych potraw, w tym na przykład do wspomnianego octu, przemycić około pół łyżeczki cynamonu dziennie. Gdy mowa o roślinach przyprawowych, to nie sposób nie wspomnieć też o czosnku, którego regularne spożywanie sprzyja redukcji stężenia glukozy we krwi naczczo, średnio o 11 mg na decylitr. Tu od razu dodam, że stosowanie czosnku wiąże się z o wiele szerszą poprawą naszego zdrowia metabolicznego. Mam tu na myśli to, że jednocześnie obniża on poziom trójglicerydów i cholesterolu LDL, a dodatkowo podnosi stężenie cholesterolu HDL, przez co wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. W jednej z prac jej autorzy sugerują, że produkt ten można potraktować jako wsparcie terapeutyczne u pacjentów z cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. Jeśli zmagają się Państwo z podwyższonym cukrem, to warto zainteresować się również pokrzywą. Badacze dowiedli, że stosowanie produktów z pokrzywą prowadzi do obniżenia poziomu glukozy średnio o 17 mg na decylitr, przy czym u niektórych osób efekt ten może być jeszcze wyższy i osiągnąć redukcję glukozy w wysokości aż 26 mg. Taka skuteczność działania wynika z tego, że związki obecne w pokrzywie usprawniają wyłapywanie nadmiaru cukru z krwi przez tkanki naszego ciała, jak również działają ochronnie na trzustkę, która uwalnia hormony odpowiedzialne za kontrolowanie stężenia glukozy. W walce z podwyższonym cukrem przydatne mogą być również niektóre produkty pszczele. Przede wszystkim mam tu na myśli propolis. W publikacji z 2019 roku możemy przeczytać, że stosowanie propolisu przez osoby z cukrzycą doprowadziło do obniżenia stężenia glukozy o 13,5 mg na decylitr. Zdanie badaczy: taka skuteczność działania jest spowodowana tym, że związki obecne w propolisie uwrażliwiają komórki naszego ciała na działanie insuliny, jak również hamują aktywność pewnych genów, które pobudzają wątrobę do produkcji glukozy. Wbrew opinii, z jaką możemy spotkać się w niektórych miejscach, dla osób zmagających się z podwyższonym cukrem, dobrym rozwiązaniem jest również sięgnięcie popłatki lub otręby owsiane. Pomimo, że produkty te zawierają w składzie węglowodany i w momencie ich spożycia rzeczywiście mogą krótkotrwale podnieść poziom glukozy, to najważniejsze jest to, że w perspektywie długoterminowej prowadzą do redukcji stężenia glukozy we krwi naczczo. Według literatury fachowej mogą obniżyć poziom glukozy o 7 mg na decylitr. Wynika to z tego, że jednocześnie dostarczają one cennych dla zdrowia beta-glukanów, które wpływają korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Co więcej, przeprowadzone badania pokazały, że osoby, które regularnie włączają do diety produkty owsiane, mają niższe ryzyko pojawienia się cukrzycy aż o 22%. Wyjątkowo skutecznym produktem, który pomaga przywrócić właściwy poziom glukozy we krwi, są nasiona sezamu. Zagłębiając się w najnowszą pracę z 2023 roku możemy się dowiedzieć, że spożywanie sezamu w dość dużych ilościach, bo około 4 łyżki dziennie, skutkuje obniżeniem stężenia cukru naczczo niemal aż o 30 mg na decylitr. Mało który inny produkt może poszczycić się takim działaniem. Od razu też zaprzeczę doniesieniom, jakoby sezam działał prozapalnie, o czym szerzej mówiłem na swoim drugim kanale w materiale poświęconym produktom na bazie sezamu. Nasiona sezamu z powodzeniem można dodać do zupy, koktajlu i sałatek. Można nimi posypać również kanapki lub przygotować z nich odżywczą pastę kanapkową. Na wysoki poziom cukru pomoże też olej z czarnuszki. Dotarłem do wyników badań, które jednoznacznie pokazały, że stosując regularnie ten olej, można spodziewać się redukcji stężenia glukozy we krwi średnio o 20 mg na decylitr. Aby odnieść zauważalne korzyści, dobrze jest stosować go w ilości 5 ml dziennie, czyli jest to jedna łyżeczka. Przy czym ja polecam podzielić go sobie na dwie porcje po pół łyżeczki. Jeśli komuś z Państwa nie odpowiada jego smak, to można spożyć go na przykład jako dodatek do posiłku. Innym zaś wyjściem jest sięgnięcie po olej z czarnuszki w kapsułkach. Jako, że jestem zwolennikiem ziołolecznictwa, to osobom chcącym obniżyć poziom cukru we krwi polecam również cięgnięcie po kłącze cynowo który występuje też pod nazwą koptis. Z suszonych i rozdrobnionych kłączy tej rośliny można sporządzić sobie odwar. Aby go przygotować należy zalać dwie łyżeczki kłączy jedną szklanką wody i całość gotować przez 15 minut. Zalecane spożycie to trzy szklanki dziennie. Wspominam o cenowodzie chińskim, ponieważ zawiera on w składzie wyjątkowy składnik o nazwie berberyna, który jest polecany osobom z cukrzycą. Opracowanie naukowe z 2022 roku dowiodło, że dostarczanie berberyny pomaga przywrócić prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Tutaj wtrącę, że jeśli ktoś z Państwa zechciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na kanale się rozwijała, to można kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem i dzwoneczek. Dzięki subskrypcji nie ominą też Państwa inne filmy, które mogłyby okazać się pomocne w poprawie zdrowia. Do mniej znanych produktów, ale które również mogą być przydatne osobom w stanie przedcukrzycowym czy z cukrzycą, zaliczam gorzkiego melona, którego inna, bardziej prawdowa nazwa to przepękla ogórkowata. Naukowcy wykazali, że włączenie tego produktu do jadłospisu może skutkować redukcją stężenia cukru we krwi średnio o 13 mg na decylitr. W sklepach z różnymi ziołami można nabyć gorzkiego melona w postaci suszonych owoców. Zwykle spożywa się je w ilości około jednej łyżeczki dwa razy dziennie. Rozdrobnione owoce można dodać np. do jogurtu lub napoju. Niemniej muszę zaznaczyć, że tak jak sama nazwa wskazuje, produkt ten rzeczywiście jest gorzki w smaku, co dla niektórych osób może być problematyczne. Poza sięgnięciem po produkty, o których dziś powiedziałem, aby uregulować poziom glukozy we krwi, ustrzec się przed cukrzycą czy zahamować jej rozwój, to oczywiście ważne jest podejmowanie się wielu innych praktyk, takich jak na przykład zrzucenie zbędnych kilogramów i włączenie aktywności fizycznej. Przy okazji korzystając ze sposobności, zapraszam Państwa jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym w telegraficznym skrócie opowiadam, jakie objawy mogą wskazywać na wysoki poziom glukozy i cukrzycy. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.